Proszę Państwa, to teraz już oficjalne, to było nieoficjalne. No tak właśnie myślałem, że ja będę szybko zadawał pytania, a Ty szybko byś odpowiadał. Dasz radę, tak myślisz? Nie wiem, nie obiecuję. Radioaktywny blog nazywa się mój podcast, czyli radioaktywny blog to są wywiady audio, ale tutaj będzie miał być radioaktywny blog na żywo. Stój ówdzie, bo będzie taki cykl wywiadów różnych na pierwszy rzut, gdzie właśnie Piotr. Niestety na żywo nie ma do tego wywiadu, jest nagrywany, będzie później zmontowany i wrzucony, bo coś nie zadziałał internet, bo jesteśmy pod ziemią w Krakowie, w podziemiach krakowskich i tutaj z internetem jest trochę problem. A ja tak właśnie chciałem zacząć od tego, że wbijamy się, bo to miało być na żywo, więc zróbmy tak, że jest na żywo. Wbijamy się w mecz piłkarski między Holandią i Ekwadorem, tam się chyba skończyło wynikiem 1-1, albo może nie. A za chwilę będą Anglicy grali z Stanami Zjednoczonymi. Ja się chciałem Ciebie spytać, czy Ty w ogóle lubisz piłkę nożną, bo ja nawet nie wiem. Oczywiście, tylko mam trochę przestarzałe dane na temat piłki nożnej, ponieważ całe moje ulubienie piłki nożnej i w związku z tym informacje na jej temat pobieram z gry Pro Evolution Soccer. Tylko że mam wersję z 2008 roku, więc podejrzewam, że ci zawodnicy, którzy tam mają te statystyki najwyższe, są już na emeryturze, ale bardzo to lubię. To i tak dobrze, bo ja przed 2 lata miałem FIFA 2002, ale dopiero ostatnio, tam 4 lata temu, dzieciaki mnie namówiły, żeby kupić inną i zagrałem w nią może za 3 razy. A oglądasz w ogóle Mistrzostwa Świata? Próbujesz coś tylko? Czy... Nie oglądam. Ja zawsze od dziecka byłem bardziej zorientowany na indywidualizm. Wszelkiego rodzaju gry zespołowe. Byłem w samym ogonie klasowym w tych sprawach. A tym samym lądowałem faktycznie gdzieś tam w hierarchii na miejscu przedostatnim. Przedostatnim zaznaczam, to wcale nie tak na samym końcu. Był ostatni. Ostatni był kolega Robert. Nie będę go wymieniał z nazwiska, bo może przez przypadek usłyszy, ale miał na imię Robert i pamiętam, że jak była to 7-8 klasa, to przychodził do szkoły, miał płaszczyk, beret, tornister, grał na flecie. No to sami Państwo wiecie, że to on nie mógł się po prostu gdzieś tam w tej hierarchii przebić wyżej, bo rządzili piłkarze. Ale ja byłem zaraz po nim, bo w tych grach zespołowych się nie sprawdzałem. Natomiast od dziecka interesowały mnie tak zwane sztuki walki. Jak miałem 10 lat, to już zapisałem się na judo. Jak miałem 14 na karate i potem tak poszło. W związku z tym ja bardziej, jeżeli oglądam jakiś sport, to taki właśnie nie drużynowy, tylko indywidualny, gdzie liczy się bardziej człowiek, jego osobista strategia i umiejętności niż praca zespołowa. Czyli na karate poszedłeś wtedy, kiedy pojawił się Bruce Lee na w kinach, czy to Nie. Wcześniej. On jakoś tak, my jesteśmy ja poszedłem na karate w roku 79, to wcześniej. A film z Bruce'em Lee pojawił się w 82, 3 roku wszedł tak do kin, była zajawka w drugim, nie? No. Tak. Ale mówisz, że lubisz piłkę, czyli ale nie oglądasz piłki, lubisz piłkę, a nie oglądasz? Lubię ją grać, w nią grać na PlayStation. Bo my jesteśmy takie pokolenie, które pamięta 74 rok, pamięta 78, a tym bardziej 82. I wtedy wszyscy oglądali piłkę nożną, cała Polska. Pamiętam, że mój tata nawet oglądał i mnie zaraził tą piłką, a później jakby się okazało, że on tej piłki wcale nie lubi. Ty jakoś też nie byłeś w to włączony? Tak, znaczy, oczywiście, że byłem, bo był... Raz, że w 74 roku był tylko jeszcze jeden program telewizyjny. To, co dzisiaj się nazywa jedynką, po prostu było programem telewizyjnym. Nie było jeszcze dwójki, ona chyba w 76 roku się pojawiła. Więc jeżeli coś było w telewizji, to się to oglądało po prostu. A jeżeli oglądali to dorośli, no to my, młodzież, musieliśmy oglądać razem z nimi. Więc tak, oglądałem. Pamiętam właśnie mecz Polska-Haiti, wynik 7-0. I jak mój tata z moim wujkiem entuzjastycznie reagowali, nawet zostałem pociągnięty za włosy, jako taki wyraz entuzjazmu. Jest! Tata mnie podniósł z podłogi. Takie rzeczy się pamięta. Słuchaj, wokół tych mistrzostw pojawia się bardzo mnóstwo kontrowersji. Są to mistrzostwa, które raz są organizowane w kraju, który nie przestrzega żadnych praw człowieka. Ponoć zginęło tam kilka tysięcy ludzi przy budowie stadionów.
bardzo duże kontrowersje przy wyborze tego gospodarza mistrzostw. Ponoć były tam straszliwe łapówki. No i zespół i kraj organizuje, który jakby nie ma żadnej tradycji piłkarskiej. Ty śledzisz to trochę, czy w ogóle jakoś tak to jest obok ciebie? Tak zwane tytuły clickbaitowe. Widzę tylko, że coś tam się dzieje w internecie. Nie wchodzę, nie czytam. A nie, widziałem pana taki króciutki urywek jego wypowiedzi, pana prezesa, czy tam prezydenta FIFA, który chciał być bardzo po prostu poprawny i był taki... Nie wierzyłem ani jedno jego słowo, w związku z tym właśnie, że był taki. I to wszystko, to mi wystarczyło. Czyli nie musisz tego oglądać? Nie muszę. Poza tym. Nie muszę. No dobrze. Słuchaj, ostatnio tak przeczytałem wpis u ciebie na fejsie. Zacytuję. Tak, proszę. Hej, od 92 do 99 były bezsprzecznie moje zespoły. Nie tylko je założyłem, ale też byłem głównym kompozytorem, kierownikiem muzycznym. Można to tak powiedzieć. Oczywiście nie byłoby tych zespołów, gdyby nie wyśmienici wokaliści i muzycy, którzy je współtworzyli. Wiadomka, nie ma tu o czym gadać. To ja jednak zmierzam do tego, że we wszystkim, co robię, co komponuję, w jakich rytmach i brzmieniach się poruszam, pobrzmiewają echa tamtych zespołów. Nie dlatego, że chcę, tylko dlatego, że tak mi wychodzi. Piszę o tym dlatego, że pojawiają się czasem głosy, że bajka momentalnie przypomina starego Heja. No a co ma przypominać TSA? TSA nigdy nie grałem. I choć byłem ich wielkim fanem, to widać, nie nasiąknąłem nimi na tyle, żeby było to słychać w mojej twórczości. A Hejem nasiąknąłem od i cała prawda. Tylko tyle i aż tyle. Co to za głosy, które ci to zarzucają? Anonimowe, jak zwykle, jak to w internecie. Ale to jest tak, że po prostu takie głosy się pojawiają, bo się muszą pojawiać. Moje granie jest bardzo charakterystyczne. Ludzie, którzy śledzą to, co ja robię, mówią, że słyszą jakąś piosenkę, mówią, to jest taka piosenka Banachowa. I te piosenki Banachowe były w tym Heju za moich czasów i były Fingers Bravos i w zespole Ludzie Mili. Teraz są w Bajka. Oczywiście tworzymy je razem z Kafi, no ale ponieważ zaczynamy od tego, co ja przyniosę, to jest gdzieś ten punkt startowy, no to siłą rzeczy ta moja wrażliwość muzyczna, ten mój sposób grania na gitarze, riffy, które mi gdzieś tam wychodzą spod palców, nadają temu charakter. No a trudno, żebym miał inny charakter, skoro byłem... Zwłaszcza, że to jeszcze pielęgnuję w sobie tą taką swoją indywidualność. Nigdy się nie uczyłem na przykład cudzych utworów, cudzych solówek, cudzych zagrywek. Z lenistwa, owszem, też, ale głównie dlatego, że po prostu muzyka jest dla mnie sposobem komunikowania się ze światem i jak mogę się komunikować ze światem, cytując kogoś innego. On miał swoją historię, swoje punkty odniesienia. Ja mam swoje, to jak gram wynika z tego, co usłyszałem gdzieś tam, na co zwróciłem uwagę, słuchając swoich mistrzów. No i tak musi zostać, tak powinno zostać. Gdybym chciał się dostosowywać do trendów, straciłbym to, co mam w mojej ocenie najcenniejszego, czyli właśnie jakąś własną bajkę, jakiś taki rys indywidualny, coś, co nazywam swoistością. I ktoś potem mówi, a to brzmi jak Banach, mi się to nie podoba, bo wszystko, co zrobi Banach, mi się nie podoba. Albo ktoś mówi, o, to jest takie Banachowe, w związku z tym ja to akceptuję, bo akceptuję te Banachowe rzeczy. I tyle. Albo ktoś mówi na przykład, dlaczego ty grasz na przykład piosenki Heja. Ja też się zgadzam z tym i właśnie byłem bardzo tym zdziwiony, bo no, takich parę komentarzy musiałem z nimi rozmawiać. Ja po prostu odsyłam w takim razie do, jeżeli ludzie potrzebują jakichś takich przepisów, czy wolno, czy nie wolno, to odsyłam w takim razie do ZAX-u. Tam jestem podpisany kompozytor Piotr Banach. I teraz to jest kwestia umowy, czy to są piosenki Heja, czy to są piosenki Piotra Banacha. Oba stwierdzenia są prawdziwe, a żadne z nich nie jest fałszywe. A nie wkurza cię to, że nagle próbuje ci się, nie wiem, zabrać te piosenki, zabrać jakby możliwość grania, znaczy może nie zabrać, ale
jakby niektóre osoby próbują podważyć jakby pochodzenie tych piosenek, nie pozwalając, mówiąc, że to jest, zacytuję tutaj pewną osobę, że to jest cover band. No tak, bo gramy w pewnym sensie covery, tylko że jestem częścią tamtego coverowanego zespołu i coverującym jednocześnie. Takie dwa w jednym. Myślę, że nie ma w tym nic złego. Byłby problem, gdybym ja teraz stwierdził, słuchajcie, nazwa jest moja, repertuar jest mój, idea była moja, to ja teraz odbieram wam to wszystko i robię Hey Evolution 2, Hey, czy coś takiego. No, to byłoby nie w porządku, jasne. Ale jeżeli ja mam ochotę pograć sobie po prostu piosenki, które kiedyś stworzyłem, no to co by ktoś na ten temat nie twierdził, nie mówił, to ja to będę robił, no. Bo teraz mam po prostu akurat taką ochotę. A nie czujesz się sfrustrowany czasami, że takie rzeczy padają, że coś tak pisze, że takie się uwagi pojawiają gdzieś tam w przestrzeni publicznej? Byłem sfrustrowany przez całe życie takimi rzeczami. I teraz już jestem na to trochę za stary, żeby się frustrować. Za stary w sensie, to nie chodzi nawet może o tyle o wiek, co to, że miałem wystarczająco dużo czasu, żeby pewne rzeczy sobie przemyśleć i poukładać. Jestem domorosłym filozofem. Bardzo dużo gdzieś tam pochłaniam takiej filozoficznej wiedzy i różne są po prostu sposoby na widzenie świata. Ktoś ma taki, super. Odbieram taką osobę w tym momencie jako osobę toksyczną dla mnie i mówię sobie, idziemy różnymi drogami, ty w prawo, ja w lewo, czy tam jak wolisz. I po prostu, no to, że ktoś ma inną wizję tego, co ja chcę robić, ja odbiję się tutaj od tego Heja i powiem tak. Kiedy zakładałem zespół Hej, był to rok 92, miałem bardzo konkretną wizję tego, co chcę zrobić i z kim chcę zrobić, bo chciałem to zrobić z Kaśką Nosowską. Ona wtedy nie była osobą znaną, więc nie dlatego chciałem z nią to zrobić, że ona była znana, tylko dlatego, że czułem, że po prostu, jeżeli zrobimy coś razem, to będzie super. I kiedy zaczęliśmy w tym środowisku szczecińskim robić jakieś pierwsze próby, to w tym naszym małym takim po prostu grajdołku pojawiło się mnóstwo głosów. O Jezu, co oni robią? Tak się nie gra. To jest skazane na porażkę. W ogóle nie, no tak się nie gra. Nie, nie gra się tak. I myśmy rozrobili swoje. Pół roku później takie same głosy słyszeliśmy w Warszawie, już na jakichś imprezach promocyjnych, które nam tam Katarzyna Kanclerz załatwiała. Też były takie głosy, ojej, nie, no tak się, no ta dziewczyna super, ale ta cała muzyka, przecież tak się nie gra, tak się nie gra. I takich rzeczy tak się nie gra. Kiedy odszedłem z Heja i potem założyłem zespół Indios Bravos, zespół, który odbijał się z kolei w korzeniach, w fundamentach, miał muzykę reggae, też cały czas słyszałem, to nie jest reggae. Tak się nie gra reggae. Wy nie powinniście tak grać reggae. No, może i nie powinniśmy, ale z drugiej strony zapełnialiśmy największe sale koncertowe w tym kraju. Ludzie, którzy tam przychodzili, widocznie byli za mało uświadomieni co do tego, jak powinno reggae wyglądać. I im się podobało to, co robimy. I tak jest przez całe życie. No, jeżeli ktoś robi coś innego niż robi reszta, to trochę się naraża, że ci, którzy lubią być w masie, lubią być mieć jakieś takie po prostu umocowania, a trudno się dziwić ludziom, jesteśmy gatunkiem bardzo stadnym i bardzo potrzebujemy wspólnoty. Często dla wspólnoty wspólnym mianownikiem jest muzyka, przynajmniej było tak kiedyś. Metalowcy nie mieli żadnej ideologii, oprócz po prostu muzyki, którą słuchali i było to bardzo jasne, tam stawiali sobie granice, to jest metal, jesteś z nami, to nie jest metal, wypad. To tak trochę zostało i ktoś na przykład uważał, że reggae to jest tylko wtedy, kiedy przypomina mu to artystę X. Jeżeli mu Indios Bravos nie przypominało reggae, tego tamtego artysty, to mówił, że to nie jest reggae. No i dobrze, no, mówił. Czy bajce, przy bajce krócej mówić. Bajka nie jest przypisana do stylistyki. Mamy z bajką taki problem, że oczywiście czujemy się trochę jakby niezrozumiani,
przez tak zwany ogół, bo oczywiście mamy sporą grupę ludzi, którzy nas rozumieją, no ale umówmy się, no apetyt rośnie w miarę jedzenia i dzisiaj właśnie, żeśmy tam jechali samochodem, to właśnie taki kaficzek mówi, tak, ale tutaj tak to nic nam się nie udaje. Ja mówię, no tak, kaficzek, tylko pamiętaj, że gdzieśmy się spotkali, jak zrobiliśmy zespół, to twoja siostra, która grała w zespole z Wrocławia, miała we Wrocławiu zespół, mówiłaś mi, zobacz, Baśka już się tak, już zrobiła karierę, bo ma 3,5 tysiąca odsłuchań na YouTubie tego swojego zespołu. A ja i mówiłaś, wow, a ja nic jeszcze nie osiągnęłam, a ta moja siostra tak już osiągnęła. A dzisiaj masz na samym Spotify jednej piosenki 650 tysięcy i mówisz, że się nic nie dzieje. No nie, no dzieje się, tylko wiadomo, ja też z jednej strony rozum podpowiada mi, tak, jest fajnie, ludzie nas lubią, przychodzą. Z drugiej strony, no jest ta taka próżność, która by chciała, żeby to na koncert nie przyszło 30 osób, tylko 30 tysięcy. Ludzkie, no nic z tym nie można poradzić, więc mamy taki problem, że się czujemy taki trochę niedocenieni. Ja przeżywam to w dwójnasób, bo ja się czuję niedoceniony, ale bardzo mi jest przykro, że niedoceniony jest kaficzek, bo uważam, że jest to po prostu niesamowita sceniczna i muzyczna osobowość, tak zwane muzyczne zwierzę. Wszyscy lubili, co ci. Ja dla nich będę miła, oni również dla mnie będą mili. Tak, będą mili. Kto wie, żyła i ufała, że ja kogoś polubię. Będzie tak, jak próbowało, no to przecież ból. To przecież chciałbym, żeby spotkały ją należne hołdy, czerwone dywany i tak dalej, i tak dalej. To idzie powoli, z pewnym zdziwieniem, chociaż mnie to mniej dziwi niż Kafi. Dziwi nas to, znaczy ją dziwi, że dopiero teraz zaczynają być takie echa płyty Byty Zależne, którą nagraliśmy w 2018 roku, że dopiero teraz ludzie mówią, o, ale fajne to jest. Czemu myśmy tego wcześniej nie słyszeli, ale to jest fajne. Mnie to nie zaskakuje, ponieważ od bardzo dawna ludzie, którzy ze mną współpracowali muzycznie, wydawcy na przykład, menadżerowie, mówili tak, jak Banach coś przynosi, to trzeba to zamknąć w szufladzie i wypuścić za 3 lata, bo to po prostu jest zawsze za wcześnie. No i tak to mniej więcej się zgadza, tego mnie nie dziwi, że dopiero teraz te Byty Zależne się przebijają. No tak, bo duety zaczęły być takie modne dopiero parę lat później. To nie jest kwestia chyba duetów, bo jak ktoś słucha muzyki, to nie wie, kto tam gra, czy to jest duet, no tak, czy nie duet. Ten styl bardziej tak jest, zaczął być później, jak to tak parę zespołów weszło. Słuchaj, pytanie, wrócę do Hej na chwilę jeszcze. Mhm. 30 lat w tym roku. Tak. Żadnego świętowania. Ja świętuję. Ty świętujesz, tak. Będziesz świętował tutaj drugiego. Tu w Krakowie. Tak, tak, będziesz tak. W garażu. Natomiast z Kafi oczywiście, we dwójkę i jeszcze z zespołem Mama The Box, ale chciałem się spytać, czy próbowałeś rozmawiać z, nie wiem, z Katarzyną, z Jackiem, z Robertem, czy z Marcinem na temat tego, żeby to 30-lecie jakoś uczcić? Trochę próbowałem, w sensie, że zaprosiłem do tego Żabę, w sensie Marcina Żabiełowicza. Chciałem, w ogóle miałem taki pomysł wcześniej, przed tym 30-leciem, ale jakby 30 lat po, tylko to nie miało być świętowanie, tylko pewna próba sprawdzenia, czy magia dalej działa. I chciałem, bo tak z perspektywy czasu, bardzo doceniam wkład całej tej ekipy. Kiedy byłem tym szefem muzycznym, tym liderem, który tam wszystko przynosił, miał wszystkie koncepcje, to miałem takie
niedobre poczucie. To, no ale byłem młody i po prostu jeszcze pewne rzeczy nie rozumiałem, nie słyszałem, że to wszystko, co ja tam robię, że to wszystko to ja robię, no i oczywiście Kaśka, że to jest nasza dwójka. Zwłaszcza, że jeszcze nam tak podpowiadano, tak, 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 to tylko wy, poklepywano nas po plecach. Teraz słuchając tych płyt Heja, słyszę, jaką niesamowitą robotę robili koledzy muzycy i że bez ich grania, bez ich wrażliwości to byłby zupełnie inny zespół. No i chciałem sobie tak sprawdzić, czy taka wrażliwość mogłaby jeszcze gdzieś tam zarezonować pomiędzy nami. 30 lat po tym, jak żeśmy się spotkali, co by było, nie, że nie grać utworów Heja, tylko zagrać jakieś nowe piosenki. Nie po to, żeby nagrywać płytę, nie po to, żeby ruszać w trasę, po prostu sprawdzić, czy to jest magia. To się niestety nie udało. Nie bierze się takich rzeczy, nie mówi się publicznie, to są nasze prywatne rozmowy. Generalnie sam świętuję to 30-lecie. Ciągle jeszcze tam próbuję namawiać. Każdy ma swoje widzenie tego, każdy ma swoją drogę. Dla mnie po prostu jest tak, że któregoś dnia włączyłem sobie płyty z muzyką grunge, że włączyłem sobie koncert Pearl Jam z 1993 roku i uwięły się pode mną nogi. Teraz, pół roku temu. Mówię, ale to jest super, ale to jest po prostu masakra, jak oni grają, jaka to jest muza. A przez ostatnich tam 20 lat nie słuchałem takiej muzyki. To jakoś mi się tam zestarzało, byłem w innych rejonach. Więc stwierdziłem, kurde, zbliżam się do 60. Ile jeszcze pogram na scenie? 40, 50 lat? No trzeba po prostu coś z tym zrobić i sobie pograć tego grunge. 60. Słucham? 60. Drugie 60. No. Mam zamiar żyć 120, ale chyba nie będę miał czasu już potem, jak będę miał te 110, to już tak. Myślę sobie, że będę zajęty czym innym. Ten twój komentarz, o którym zacytowałem wcześniej, on pojawił się przy nowej piosence i klipie Towarzyskość. I to jest taka szczególna piosenka w repertuarze zespołu Bajka, ponieważ tekst napisała Kasia. To pierwszy tekst Kasi, tak? Tak. Znaczy nie pierwszy, bo ona znaczy, nie, swój zespół pisała tekst. Tak, ale taki Bajce tak. Co się stało, że dopuściłeś Kasię do głosu? Dopuściłem, tam zaraz. Wywalczyła sobie. No, to tym lepiej. No to... No, tym lepiej, oczywiście. Problem jest taki, że moje teksty, wszystkie teksty tej pory Balika to były moje, są jakie są, jednym się mogą podobać, innym się mogą nie podobać, ale miały dla Kafi jedną wadę. Były za krótkie. Ja jestem z epoki, gdzie uczono mnie, że dobry wiersz, dobry tekst to jest wtedy, kiedy za pomocą 3-4 zdań potrafi przekazać to, na co inni potrzebują zdań 30. Więc moje teksty są tekstami bardzo krótkimi, takimi dającymi do myślenia. I kiedy Kafi mówiła, no bardzo fajnie, ale co, jedna zwrotka, refren i już? Napisz coś. No ale co mam napisać? Ja już wszystko powiedziałem. To już się... Potem to już będzie tylko po prostu ubijanie tego. No. No wiedzą Państwo, czego ubijanie. I ona potrzebowała jako wokalistka mieć możliwość zbudowania takiego nastroju wokalnie. Potrzebowała po prostu w związku z tym więcej słów. I kiedy przy kolejny raz, kiedy ona mówiła, ale co już, krótkie, no to ja oczywiście mówię, no to sobie sama napisz. No i sobie napisałem. No i mamy to napisane. Mamy to napisane. I mamy wytłumaczone. Słuchaj, Bajka na początku, z tego jak pamiętam, była duetem, potem była triem, potem była kwartetem, nawet była kwintetem nawet była, a potem wróciła do trio i znowu do duetu. Nie było formy przejściowej przez trio. Było, tylko od razu duet. Od razu, tak. Duet. Wiem, że to jest to względy ekonomiczne, tak? W pewnym sensie też. Też. O ich nie można lekceważyć. Ale ja chciałem się spytać tutaj teraz o to bardziej, o tą ekonomię. Jak w ogóle ty dajecie sobie radę, jak ty, jak Kasia, dajecie sobie radę w momencie, kiedy jest taka recesja na rynku, gdzie
tak naprawdę ta inflacja i to, co się dzieje teraz z cenami wszystkimi, tak, które rosną, odbija się na muzykach. Bo branża muzyczna zawsze dostaje jako pierwsza. Jak to wy odczuwacie? Ja jeszcze najpierw sprostuję, dodam może, ale też sprostuję trochę, no, że względy ekonomiczne, tak jak powiedziałem, ich lekceważyć nie można, one są bardzo tutaj ważne, ale przede wszystkim to, że nie gramy jako kwintet, jest spowodowane koncepcją artystyczną. Okazało się, że kiedy mieliśmy, że kiedy tak jak gramy tutaj, jak Państwo za chwilę usłyszą, bardzo dużo było takich głosów po koncertach, no super, super, ale gdybyście mieli tak perkusistę, o, to byłoby świetnie. A gdybyście taki mieli cały skład rockowy, to byłoby super. No i byśmy w pewnym momencie pomyśleli sobie, no może ci ludzie mają rację, no nie można być jednocześnie oceniać z zewnątrz. I zrobiliśmy taki zespół. Wzięliśmy właśnie Marcina Żabiłowicza z Heja, wzięliśmy Jacka Mazurkiewicza, który w zupełnie innej przestrzeni muzycznej, z takiej muzyki eksperymentalnej, jazzowej. I jako ten piąty dołączył do nas Dimon, czyli perkusista, tak, Laocze. I zagraliśmy w tym składzie jeden koncert. I wszystko z jednej strony było ok, czat w ogóle super, ale straciliśmy gdzieś tą tożsamość. Tą tożsamość bajkową, zaczęliśmy po prostu być normalnym rockowym zespołem. To przestało być coś swoistego, a rzeczy swoiste mają to do siebie, że jednym bardziej wchodzą, innym zupełnie nie wchodzą, ale jeżeli już komuś wejdą, to są nie do pomylenia z żadną inną i już ktoś mówi, tak, oni są po prostu tacy, jacy powinni być. No i wróciliśmy do tej formuły artystycznej przede wszystkim, że jesteśmy duetem, jesteśmy swoiści, a jeżeli chodzi o ekonomię, bardzo nam to pomaga, bo jedziemy po prostu we dwójkę, razem mieszkamy, jedziemy jednym samochodem, zabieramy jeszcze ze sobą whisky, w sensie psa, i mamy takie rodzinne wyjazdy. Jeżeli wracamy do domu, na koncercie jest niewiele osób, załóżmy, sprzedamy 30 biletów i wpada nam do kieszeni z tych biletów, nie wiem, 900 zł. To my przywozimy do domu 900 zł do budżetu domowego. Jeżeli mielibyśmy to podzielić na 5 osób, no to byłoby to czysto symboliczne, więc ten wątek ekonomii, że jesteśmy duetem, nam pomaga w tej ekonomii, ale to chyba nie jest taki wyznacznik. Jak sobie radzimy? Jak wszyscy. Po prostu. Radzimy sobie tak jak wszyscy, trzeba ze swoich oczekiwań schodzić, robić redukcję kosztów. Ja mam tego farta, że trafiła mi się partnerka, która ma myślenie, którego ja nie mam. I Kafi dba o takie rzeczy w taki sposób, że na przykład jak robiliśmy remont domu, to ona ten remont zrobiła, nie wiem jak to wszystko wyszło, oprócz tego, że bardzo ciężko pracowała, ale zrobiliśmy go tak jak nam wszyscy mówili, że ten remont to żeśmy po prostu wtopili totalnie, bo będziemy musieli 200 tysięcy, mimo tej okazyjnej ceny domu, którąśmy mieli, to tam 200 tysięcy musimy wsadzić, których nie mamy. To się okazało, że w sumie zapłaciliśmy na ten remont 120 tysięcy. No też dużo, ale Kafi tak tym pokierowała, że było ok. Także ona dbała o te nasze sprawy finansowe, bo ja nigdy do tego nie miałem głowy, więc sobie radzimy, no. Spokojnie. Dom bardzo ładny, z widokiem na browar. Tak, z widokiem na browar. Chcieliśmy, wszyscy nam mówili, o tutaj ma jest browar, wy jesteście teraz taką miejscową atrakcją, miejscowy zespół, który gdzieś tam jeździ, rozpoznawalny. Twoja Piotr historia cała. No dobrze, poszliśmy z propozycją do browaru i powiem, że mieliśmy naprawdę bardzo fajny pomysł na to wszystko. I chcieliśmy od tego browaru bardzo niewiele. Chcieliśmy, żeby robili z nami coś takiego, co chcieliśmy nazwać takim cyklem Miłe Sławy. I nawiązując do miejscowości Miłosław, do którejśmy się przeprowadzili. No i chcieliśmy to zrobić i pani, która w browarze zarządza tym, powiedziała, że jesteśmy za mało klikalni.
I poszło. Ile było tam? 370 tysięcy? Czego? Na Spotify'u? Na Spotify'u piosenka, jeśli tylko to będzie możliwe, ma 650 tysięcy odtworzeń. To za mało. No bo myślę, że to dlatego, że wszyscy po prostu jak chcą coś robić, to chcą robić z rozmachem. No i tą panią też po prostu tak poniosło, że chciałaby mieć miliony. No, robimy trochę taki błąd, wszyscy, że wchodzimy na tego YouTube'a czy na Facebooka i mówimy, wow, w dniu premiery 6 milionów wyświetleń. I potem patrzymy na te nasze 2000 w dniu premiery i mówimy sobie, ale skucha, ale my jesteśmy do kitu. Trzeba spojrzeć na tych, którzy rok po premierze mają 36 wyświetleń, nie? Bo takich jest bardzo dużo. No, ale nawet żeśmy rozmawiali niedawno, dosyć długo na ten temat, że ludzie wytrzymują przez pierwszą minutę maksimum. 8 sekund. 8 sekund, tak, ale po minucie jest 20 parę procent, tak? Oglądalności, słuchalności, a do końca dociera, tak jak patrzyłem na swój podcast, do końca dociera 10%. Państwo nie są w temacie. Po prostu sprawdzaliśmy statystyki, mamy dostęp do tych narzędzi i okazuje się, że te wszystkie szumne wyświetlenia, takie, że ktoś ma na przykład milion wyświetleń, okazuje się, że milion to jest takich 3-sekundowych wyświetleń. Takich 8-sekundowych to już jest tylko 150 tysięcy, powyżej minuty to jest tam 10 tysięcy, a do końca dotarło 6 tysięcy. Dlatego TikTok jest taki dobry, bo tam jak rzucisz coś 6-sekundowego, to ktoś nie zdąży wyłączyć, już musiał całe wyświetlenie. Tak, to już jest całość wtedy. Byliśmy teraz z Kati na takim fajnym spotkaniu, to się nazywało spotkanie muzyków nowej generacji. Pewna forma szkoleń i mieliśmy takie właśnie szkolenie między innymi z TikToka. No i okazało się, że teraz wielu artystów chcą zaistnieć na TikToku. Bardzo skraca czas swoich piosenek, żeby po prostu one mogły funkcjonować w takiej przestrzeni właśnie TikTokowej. Pink Floydzi po prostu ze swoją płytą The Wall nie mieliby zupełnie szans, żeby się przebić, bo kto w dzisiejszych czasach, zwłaszcza z ludzi, którzy właśnie gdzieś tam są w mediach społecznościowych, wysłuchałby przez półtorej minuty takiej tak zwanej cegły na klawiszach. Po półtorej minucie wchodzi na gitarce, a wokal po 6 minutach. Ale tak sobie pomyślałem, pamiętasz taki zespół S.O.D.? Tak. I tam, oni tacy byli, tak, że mieli krótkie formy. Oni mieli 30 piosenek w 20 parę minut, tak. I tam była piosenka, była na przykład balada o Jimi Hendrixie, wersja wydłużona, która trwała 3 sekundy. Tak. I to by się sprawdzało. Chyba to wrzucę na TikToka, to balada o Jimi Hendrixie. Słuchaj, na koniec jeszcze chciałem porozmawiać o innym projekcie, którym jestem w ogóle zafascynowany, bo nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, że Piotr ma jeszcze projekt z Kafi, który się nazywa Monogamik. Ja widziałem przedpremierowy pokaz, znaczy pokaz, to jest sztuka teatralna, to właśnie to jest... Przedstawienie. To jest przedstawienie teatralne, czy to spektakl, czy to jest bardziej muzyka, jakby to nazwać? Państwo wolą wersję krótką czy długą? Chodziło o to, że dostaliśmy propozycję razem z Kafi uczestniczyć w czymś takim, co się nazywało Regio Active, czyli taka aktywacja środowisk artystycznych Pomorza jako krainy geograficznej, czyli po polskiej i po niemieckiej stronie. Mieliśmy tam zrobić takie grupy współpracujące ze sobą międzynarodowe, polsko-niemieckie. No i podjęliśmy się, że zrobimy musical multimedialny. Ponieważ potem wydarzyło się to, co wszyscy wiemy, co się wydarzyło, wszyscy siedzieliśmy w domach i nic nie można było ze sobą zrobić. Takich rzeczy nie można było zrobić online, ponieważ spotkać się z drugim człowiekiem i zrobić sobie burzę mózgów face to face, a co innego jest po prostu tak screen to screen, to się przesuwało. No i w pewnym momencie padło hasło, słuchajcie, trzeba zamknąć ten projekt.
za miesiąc musi być ten spektakl. Więc wiedzieliśmy, że już nic z tego nie wyjdzie, z takiego rozbudowanej formy pod tytułem musical, ale zróbmy coś takiego, co będzie się trochę kojarzyło tym Niemcom, że to jest trochę od nich, bo w sumie żeśmy tej żadnej współpracy z grupą niemiecką nie podjęli, bo to tak się po prostu nie splatało jakoś. I że zrobimy może jakichś niemieckich poetów, udźwiękowimy. Zacząłem szukać tych poetów niemieckich na internecie. Okazało się, że internet już nie jest tym samym internetem, którym pamiętam sprzed 10 lat. Gdzie jeżeli pomyślałem sobie 10 lat temu, 15, gdybym powiedział, aha, znajdę sobie teraz jakichś niemieckich poetów, znalazłbym ich po prostu setki, jeśli nie tysiące. W tej chwili, szukając niemieckich poetów, znajdowałem reklamy przeróżnych produktów. Nie znalazłem oprócz jednego niemieckiego poety, ale on mi z kolei jakoś tak nie pasował, a mi jego wizja świata. Więc żeśmy odrzucili to, już do brzegu, już wiosłuję, i że może tak, bo tata dał nam mój w prezencie na Wielkanoc od Zajączka taką rzecz Zaratustra, niczego. Myśmy już ją mieli na półce, no ale jak już się pojawiła po raz drugi, leżała na stole, to Kaficzek mówi, a może tego niczego byśmy zrobili? No on po niemiecku mówił. Potem się okazało, że ten człowiek zrzekł się obywatelstwa niemieckiego, jak miał 26 lat. Bardzo miał złe zdanie o Niemcach, więc nie do końca, ale już poszliśmy tym tropem, bo Kaficzek wybrał kilka cytatów z tego niczego. I zrobiliśmy w sumie spektakl pod tytułem Coś z niczego. Były to, Kafi śpiewała piosenki, zrobiła piosenki z tego, co napisał Fryderyk Nietzsche 1:1. Tam nie ma ani po prostu jednej zmiany. Brzmi to jak teksty piosenek. Tak to fajnie podobierała, że z 3-4 cytatów złożyła tekst. No i dobra, wiedzieliśmy, że chcemy zrobić to. Mieliśmy kontakty z muzykami między innymi, których poznaliśmy na festiwalu Fama, gdzie ja przez kilka lat byłem jurorem, jeździliśmy tam. I tam bardzo dobrzy muzycy, bardzo płodni, jeden również muzyk z Krakowa, Jakub Gucik. Jeżeli ktoś zna, to niech go pozdrowi, powie, żebyśmy mówili bardzo ciepło. Znakomity wiolonczelista. Dobra, już chciałem do następną dygresję pójść, nie. Koniec. Mieliśmy 4 dni, żeby zrobić udźwiękowienie tych tekstów z niczego. Zrobiliśmy, kiedy mieliśmy próbę. Przyszedł kolega redaktor Leszek Noiński, bo to odbywało się w Teatrze Brama w Goleniowie. On miał tam mieć swój również wykład, odczyt i takie tam. I powiedział, wow, ale to jest super, to jest takie nowoczesne, to jest takie nieokreślone, to jest takie po prostu coś, co czuję, że mi się podoba. I jedna osoba, druga, trzecia, czwarta, wszyscy nam zaczęli mówić, że ale to jest super. Zagraliśmy ten spektakl po 4 dniach przygotowań i wszyscy powiedzieli, czegoś takiego tu jeszcze nie było. A, to fajnie, no to nam to jest bardzo miło słyszeć. Sami czuliśmy, że nam się fajnie ze sobą gra. Idźmy za ciosem, zróbmy nagranie. Live session najlepiej, nakręćmy to. 2 tygodnie po tym spektaklu, dzięki właśnie uprzejmości naszych znajomych z Folwarku Konnego Hermanów, oni nam dostępili taki domek, znajomi tacy, którzy właśnie dobrze nam zawsze życzyli, między innymi na przykład właśnie Kaficzek nad Wartą. Jak się nazywa nasz filmowiec? Radek Kurzaj. Przepraszam, ja potem jak przeszedłem COVID, to mi tak wszystko po prostu wywiało z głowy i bardzo dużo rzeczy zapominam. I Radek Kurzaj nam powiedział, że on tam do nam nakręci. Pojechaliśmy do tego Hermanowa. Zrobiliśmy sesję live, bez żadnych nakładek, bez żadnych powtórek. Po prostu 1:1 to, co żeśmy zagrali, wyszło nam spod palców, co Kaficzek zaśpiewał. Wrzuciliśmy na YouTube'a. No i trzeba było jakąś nazwę. I mi się przyśniła nazwa Monogamik. Autentycznie mi się przyśniła, nie starałem się jej wymyśleć. Bo pamiętam, że nie było tej nazwy Nie było, tak. I ona mi się przyśniła na zasadzie
pojawił mi się głos w głowie. A twój zespół teraz ma nazywać się Monogami. A ja spytałem, ale jakie uzasadnienie? I głos powiedział, no tak, posłuchaj, Monogami. Nie ma takiego słowa, ale się kojarzy, że jest. Jak sobie wpiszesz w Google, nie znajdziesz. Wpisałem, nie znalazłem. Wyobraź sobie, że słyszysz nazwę Monogamik jako nazwę zespołu jazzowego gdzieś tam ze Skandynawii. Pasuje? No, mógłby się tak nazywać. A francuski hip-hop mógłby się nazywać Monogamik? No, mógłby. A brazylijski doom metal? No, mógłby. Dobra nazwa? Dobra. I ten Monogamik jest fajny. Jest fajny, on jest taką mieszanką z jednej strony tych moich rockowych riffów, ale trochę takich bardziej, nie takich jak teksański, tylko takich bardziej jak miałem taki zespół przed Hejem Dum Dum. I tam były takie też bardziej te riffy złamane. Jest mieszanką tego całego jazzu, który wnieśli koledzy, właśnie jazzmeni, których poznałem na FAMie. Takiego szaleństwa i takiego malowania dźwiękiem, rytmem, który wniósł kolega Bobik, który zaczynał od grania w zespole Pogodno, potem grał w Indiosach, w Indios Bravos w sensie, i jest na co dzień jest klaunem, artysta pełną gębą, i to się zrobiło takie właśnie wszystko bardzo artystyczne. A Kafi swoim śpiewaniem wniosła w to jakąś taką komunikatywność. To jest fajny projekt, naprawdę. Nie tylko śpiewanie, bo ona tam też gra, bo wy tam też trochę gracie. Bo to znaczy, nie, Kafi nie gra tam, Kafi tylko śpiewa. No tam się przebrała, tam coś chodziła, coś tam... A nie, to spektakl, spektakl, ja mówię o tej live sesji. A spektakl, tak, w spektaklu Kafi jest aktorką bardzo dobrą. Naprawdę jest świetną aktorką, możecie to Państwo zobaczyć, bo spektaklu nie ma sfilmowanego. Natomiast ten nasze ostatnie wideo towarzyskość już pokazuje, jak Kafi jest świetna w tych takich aktorskich rzeczach. Warto to zapamiętać, bo myślę sobie, że ona kiedyś po prostu wejdzie na ten szczyt, na którym powinna wyjść już wcześniej, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Coś z niczego będzie w ten spektakl grany w jakichś teatrach innych? Tak. Bo na razie był tylko w Teatrze Brama, z tego co pamiętam. Mamy zamiar ruszyć z tym, z takim właśnie spektaklem, który miał trzy odsłony. Nawet jeden z zagranicą, bo graliśmy po niemieckiej stronie. I każda była inna. Więc zobaczymy, co z tego będzie dalej. Ale polecam Państwa uwadze, Monogamik, tak jak się słyszy, tak się pisze. Longiem to jest 35 minut muzyki i słowa Fryderyka Nietzschego. Ten Fryderyk Nietzsche, ja wiem, że on jest kontrowersyjny. I to też mnie trochę tak sprowokowało, żeby zostać przy nim, mimo tej kontrowersyjności, bo to był łebski facet. On dla mnie miał bardzo dużo swojej filozofii, z tego co ja znam, z filozofii Zen na przykład. Takiego trzeźwego, racjonalnego podejścia. No i dorobiono mu gębę nacjonalisty, nazisty wręcz, twórcy niemieckiego nacjonalizmu, co jest dla niego strasznie krzywdzące, ponieważ gościu umarł w roku 1900, więc na długo przed tym, zanim się pojawili ludzie nazwani później właśnie nazistami. A po drugie, tak jak mówiłem wcześniej, zrzekł się obywatelstwa niemieckiego, gardził wszelkimi takimi... Był bardzo nastawiony na indywidualizm i bardzo mu się nie podobały wszelkie działania grupowe, bo uważał, że w grupie to tylko małe jednostki działają, a wielcy działają solo. Więc on nie miał nic wspólnego z tym nazizmem, a ostatnio znajomy rolnik gdzieś tam właśnie nasz, bo teraz mamy takich znajomych właśnie nie ze środowiska muzycznego, gdzie mieszkamy, tylko takich ludzi, którzy zarabiają ciężką pracą, między innymi rolnik, który handluje oknami, przyszedł i z taką naprawdę troską powiedział: Słuchaj, przyjacielu mój drogi, ale a z tym Nietzschem to tak, a dlaczego? Ja mówię, no ja wiem, o co ci chodzi, ale pozwól, że ci wytłumaczę, że jesteś w błędzie, że uległeś po prostu tak zwanej wrogiej propagandzie,
bo Fryderyk Nietzsche, mówię raz, zmarł na prawie 40 lat przed wybuchem I wojny, przed dojściem do władzy partii nazistowskiej, 33 lata, a na dodatek po prostu gardził tym wszystkim i gdyby żył, na pewno byłby przeciw, a zrobiono z niego ojca nacjonalizmu niemieckiego. Smutne to jest, dlatego ja bardzo chętnie o tym Nietzschem Fryderyku opowiadam i podnoszę to wyzwanie, bo spotkała go po prostu tak zwana dziejowa niesprawiedliwość w dzisiejszej takiej narracji postmodernistycznej, gdzie wyrosło coś, co jest nazywane z angielska cancel culture. Gościu został skreślony, bo się komuś kojarzy z nazizmem. A dlaczego ci się kojarzy z nazizmem? No bo wszyscy wiedzą, że to jest nazista. No to nie, to tak nie można do tego dopuścić. No tak, żeby klamrę zrobić tej rozmowy, no to on by nie oglądał chyba Mistrzostw Świata w Katarze, bo to gra grupowa jest. Tak. Nie, on naprawdę był wielkim indywidualistą, człowiekiem, który cały czas, cała ta jego najsłynniejsza książka, taka rzecz Zaratustra, jest pochwałą właśnie nadczłowieka. Ten nadczłowiek też nam się tak kojarzy po tych wszystkich perypetiach wojennych z jakimś hasłem niefajnym, ale Fryderykowi Nietzschemu chodziło o to, że jeżeli powiedzieliście, że nie ma Boga, że wierzycie w naukę, Bóg umarł, Bóg jest martwy, uśmierciliście Boga, to jeżeli chcecie wziąć świat w swoje ręce, to człowiek jest istotą zbyt ułomną, żeby wziąć zamiast Boga świat w swoje ręce. W związku z tym musicie stać się nad ludźmi. Musicie wyrosnąć ponad człowieka, który jest w was. Musicie stać się nad człowiekiem. I to i ten jest jego nadczłowiek, a nie to, co nam się kojarzy właśnie z tak zwaną rasą nadludzi. Ale to zachęcam Państwa do samodzielnego sprawdzenia. Natomiast uważam, że jest to dla niczego krzywdzące. W związku z tym spektakl Coś z niczego. Odbrązawia. W pewnym sensie odbrązawia. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że tak długo miało być krótko. Piotr, musisz się raz przebrać. I wychodzimy już na scenę. Dziękujemy. Dziękuję, Piotrze. Dziękuję.